prasowej projektu Wrocławek. Było tak, że mieliśmy wakacje w ogóle się nie wypowiadać. Mieliśmy mieć naprawdę prawdziwe wakacje po raz pierwszy od 5 lat, no ale jednak sytuacja jest taka, że postanowiliśmy zająć stanowiska w 3 sprawach. Jak zapewne wiecie, 4 lipca prezydent Andrzej Pałuski spotkał się z przedstawicielami Związków Zawodowych Nauczycielskich, czyli ze Związkiem Nauczycielstwa Polskiego i Solidarnością Oświatową, i zadeklarował, że we wrześniu powoła zespół, którego zadaniem będzie opracowanie strategii funkcjonowania miejskiej oświaty. Zabierając głos od samego początku w tych sprawach, postanowiliśmy zaapelować do prezydenta jak gdyby o kroki dalej idące, i tutaj nasz apel, który dzisiaj złożymy za chwilę po konferencji w ratuszu, przeczyta Emilia Waszkiewicz. Projekt Wrocławek z ogromną radością przyjął informację o powołaniu przez prezydenta Andrzeja Pałuckiego zespołu, którego celem jest opracowanie strategii funkcjonowania wrocławskiej oświaty. Ten ruch uważamy również za swój sukces. Jako pierwsi zaapelowaliśmy do prezydenta o zbadanie sprawy miejskiej oświaty w liście skierowanym 20 maja 2013 roku do nauczycieli wrocławskich szkół. Uważamy jednak, że formuła zespołu powinna być jak najszersza, ponieważ oświata to nie tylko nauczyciele i organ nadzoru. To również spora rzesza rodziców, organizacji pozarządowych działających na rzecz uczniów i szkół oraz instytucji kreujących edukację. Uważamy, że zamykanie się w gronie związków zawodowych i urzędników to ograniczenie pola kreacji rozwoju oraz zwężenie się jedynie do diagnozowania potrzeb jednej grupy. Brak w składzie zespołu przedstawicieli ciała uchwałodawczego, czyli Rady Miasta Wrocławek, również pozwala postawić tezę o braku reprezentatywności. Dlatego apelujemy o zbudowanie ciała składającego się z szerokiej grupy reprezentantów wszystkich podmiotów działających na rzecz wrocławskiej oświaty. Licząc na przychylność, przesyłamy pozdrowienia. Mamy w związku z tym nadzieję, że tak jak udało się doprowadzić do tego, że ten zespół będzie od września funkcjonował, to również i tutaj w tym przypadku prezydent przychyli się do naszego apelu i do tego zespołu powoła kogoś więcej niż tylko urzędników z ratusza i przedstawicieli związków zawodowych. Ten list zostanie za chwilę złożony. Drugą kwestią, czy są jakieś pytania w sprawie tej oświaty? I nadal to podtrzymujemy. Mam nadzieję, że ten zespół wypracuje na tyle jasne wnioski, że to pani Elmajtach w tej chwili jest tym buforem, tym oporem, który blokuje kreację rozwoju wrocławskiej oświaty. Drugą kwestią są konsultacje społeczne generalnie, ale skupiamy się na tych konsultacjach, których termin upływa za 2 dni, czyli 26 lipca. Te konsultacje dotyczą programu współpracy gminy Miasto Wrocławek z organizacjami pozarządowymi. Uważamy, że obecna forma nie jest do końca trafna, dlatego do tego mamy w tej chwili końcówkę lipca, a prowadzone konsultacje są, znaczy konsultowany jest program działania na rok obecny, czyli będzie on funkcjonował przez pół roku. Tutaj dodam, że taki sam program w Toruniu został uchwalony przez Radę Miasta Torunia 22 listopada roku ubiegłego, a szerokie konsultacje społeczne trwały już od września. Dlatego proponujemy skorzystać z pomocy innych miast, których funkcjonuje to bez zarzutu, z pożytkiem dla wszystkich, samorządu i organizacji pozarządowych, a dzięki temu dla mieszkańców. Naszym zdaniem te miasta to Toruń i Kraków. Skądinąd wiemy, że zarówno z prezydentem Torunia, jak i Krakowa prezydent Andrzej Pałucki ma bardzo dobre kontakty. Dlatego nie powinno być problemów w sprawie skorzystania z ich doświadczeń. Przypominamy, że w naszym mieście działa ponad 100 organizacji pozarządowych, więc tutaj jest łatwo policzyć. Zakładając, że ustawowa organizacja musi mieć 15 członków, to już jest 1500 aktywnych wrocławian. Do tego ich rodziny, beneficjenci, podopieczni czy odbiorcy realizowanych projektów. Tutaj jako przykład podam dość zamienny przykład, to jest Szkolny Związek Sportowy. Rok rocznie, w czasie roku szkolnego, we wszelkiego rodzaju turniejach, olimpiadach czy zawodach organizowanych przez Szkolny Związek Sportowy bierze udział ponad 5000 uczniów. Czyli jeżeli do tego dodamy ich rodziców, babć, dziadków, wujków i znajomych, to wyjdzie nam kilkanaście tysięcy wrocławian na swój sposób zaangażowanych w organizacje pozarządowe. Jednocześnie uważamy, że również obecny model współpracy pozostawia wiele do życzenia. Organizacje pozarządowe działają na wszystkich polach aktywności społecznej.
Dlatego naszym zdaniem powinny mieć możliwość konsultacji wszelkich projektów uchwał dotyczących naszego miasta. Przed nami długa droga, jednak mamy nadzieję, że korzystając z doświadczeń toruńskich i krakowskich uda nam się wspólnie wypracować optymalny model, który przyniesie wszystkim pożytek. Sami jako projekt Ocalek będziemy korzystać z doświadczeń Kujawsko-Pomorskiej Federacji Organizacji Pozarządowych i już wkrótce zaproponujemy na początku organizacjom pozarządowym cykl spotkań, które diagnozują ich potrzeby i jak gdyby bardziej zaktywizują do udziału czy interesowania się tym, co się w mieście dzieje i tym, w jaki sposób mogą wpływać na rozwój tego miasta. Jak gdyby reasumując tę kwestię konsultacji, uważamy, że samo wysłanie przez urzędników ratusza maila z linkiem do suchego projektu z zapytaniami, co się powinno tam znaleźć, a co jest zbędne, to za mało. Powinny być otwarte spotkania, w których by uczestniczyli przedstawiciele i organizacji pozarządowych, i instytucji współpracujących z organizacjami pozarządowymi. A najlepiej zrobić to właśnie w oparciu o doświadczenie tych, którzy od lat to robią z dobrym skutkiem i z niezłymi wynikami. Jeżeli Kraków jest za daleko, to Toruń jest bardzo blisko, to jest niecała godzina samochodem. Przypuszczam, że trenerzy Kujawsko-Pomorskiej Federacji Organizacji Pozarządowych, ale również przedstawiciele toruńskiego ratusza bardzo chętnie podzielą się swoją wiedzą i swoimi doświadczeniami. W tej sprawie również skierujemy do pisma specjalne pismo, ale czekamy jak gdyby tutaj na odpowiedź właśnie zarówno Torunia, jak i Krakowa, żeby podeprzeć się gotowymi pismami. No nie jest tajemnicą, że projekt Wrocławek w miniony weekend gościł w Krakowie. Pozwoliliśmy sobie również odwiedzić Ratusz Krakowski, zasięgnąć języka, popytać, zobaczyć jak to tam wygląda i wiemy, że w tym przypadku warto się od Krakusów uczyć. I trzecią kwestią dzisiaj poruszaną jest kwestia najbardziej gorąca chyba w tej chwili we Wrocławku, czyli zbiórka podpisów pod referendum. Jako organizacja strażnicza no, też powinniśmy w tej sprawie się wypowiedzieć, co niniejszym czynimy. W sprawie zbierania podpisów uważamy, że wynik zbiórki będzie lekcją demokracji, obojętnie jaki on by nie był. Niemniej jednak, jeżeli dojdzie do referendum, apelujemy już od tej chwili do wrocławian o szeroki udział w głosowaniu i wyrażaniu swojego zdania. Nie namawiamy do głosowania ani na za to odwołaniem, ani przeciwko odwołaniu. To zostawiamy wyborcom. Namawiamy do udziału. Już wkrótce będziemy prowadzić akcje profrekwencyjne, o których będziemy informować na bieżąco. Istotą demokracji jest to, że jeżeli jest możliwość, to obywatel, który jest wyborcą, powinien z tej możliwości korzystać i powinien brać udział w głosowaniu. Jeszcze raz powtarzam, projekt Wrocławek nie namawia ani do głosowania za odwołaniem prezydenta Pałuckiego, ani przeciwko odwołaniu. Namawia do wzięcia udziału i zgodnie z własnym sumieniem wyrażenia opinii, kto jest za, a kto jest przeciw. Wyniki będziemy znali, przypuszczam, dwa dni po referendum. Oczywiście, jeżeli do tego referendum dojdzie, w przypadku, kiedy zostaną zebrane podpisy. Tyle od nas, czy są jakieś pytania? Dziękuję w takim wypadku.